kolejnego punktu w sprawie wniosków do wersji roboczej w tym uwarunkowań i wielu podstaw zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Bardzo bym poprosił pana przewodniczącego o wprowadzenie tej uchwały, ponieważ jej nie było. Jej nie było tej uchwały. Nie, ta uchwała dotarła do wszystkich. Jest? Jest tam. To bardzo bym prosił, jeżeli ta dotarła do panu. Bardzo bym poprosił najpierw o wprowadzenie tej uchwały. Klik, kto jest? I otwieram dyskusję. Myślę, że najpierw za wprowadzenie. Kto jest za wprowadzenie w trybie na tej uchwały? Przeciwnie, uwaga na większość, stwierdzam, że uchwała została wprowadzona i przechodzimy teraz do uchwały. Panowie dostali tą uchwałę, czy... Nie, to jest dostanie jeszcze. Już będzie już będzie przerwana. Już wtedy doczekam, a mamy już tu więcej wody? Mamy, proszę. Będzie raport sprawy. Nie, nie, więcej, więcej. Bardziej bym prosił pana tutaj prawa o przedstawienie. Uwag do projektu studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dotyczącego obszaru dzielnicy Kurackiej Wieranuszowa Skropa. Wnioskuje się do Biura Planowania Przestrzennego Krakowa o uwzględnienie w sporządzonym projekcie zmian w studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa następujących uwag. Pierwsze. Przy modernizacji kolei krajowych tak. Krakowa sprzyjać przestrzeni w ciągu ulicy Ułański, Wieranowska, Mała Góra, przejazdem w formie wiaduktu lub tunelu. Połączenie od węża autostradowego Wieliczka z północną częścią miasta. Wieliczka czy Wieliczka? Wieliczka. To jest błąd. Wieliczka. Dwa. Teren oznaczony MW nad potokiem Bieranowskim. Wprowadzić z powrotem do Parku Aleksandry jako teren urządzony ze dwóch. To jest to, co zostało w miejscowym planie wyłączone po osiedle pana Hermana. To jest tam przy Jerzmanowskiego tam? Tak, przy Jerzmanowskiego. Tam jest koło Placu Pawłowego. Koło Placu. Tak, to jest plac targowy Jerzmanowskiego 1210, to jest ten teren MW, czyli wysoka intensywność zabudowy i średniej. Tak jest przewidziane, tak? To znaczy, to jest w tym projekcie, no miejscowy plan, ja będę się odnosić do tego, miejscowy plan tam zakładał zieleń urządzoną i tam nie było żadnej zabudowy przewidzianej w tym planie, który jest podjęty uchwałą Rady Miasta z 2008 roku, natomiast właśnie w tym projekcie studium jest ten teren zaznaczony jako MW. To nie jest to studium wniosek niestety.
Dobrze, najpierw się do oporu dyskusji będziemy teraz zastanawiać, bo tu pieniądze tak. Proszę bardzo. Tutaj, co pan państwa czytał o tym tereny zielone DMW, doprecyzować, że chodzi o teren tutaj na wysokości placu targowego. Ja będę mówił dlaczego, bo otwieramy kolejne ścieżki do składania kolejnych wniosków pana profesora Hermana i również nie ukrywam, że znajduje się trochę, że pan Ragowski sprawia akurat, bo znowu, że jest pan stroną i w spółdzielni mieszkaniowej, żeby składała wnioski o zabudowę tego terenu. Bo taka jest prawda, proszę państwa. Otwieramy wniosek o kolejne wnioski, jeżeli doprecyzujemy tylko to, otwieramy profesorowi Hermanowi. Jest pan przewodniczącym Rady Nadzorczej i po raz kolejny pan zabiera głos w sprawie, którego... Występuje tu w tej chwili pani przewodnicząca. Ale nie, jest konflikt interesów, powinien pan w tej sprawie wyłączyć. Pytałem przed sekundą i pan tutaj i pan Buchet precyzowaliśmy... Momencik, mogę skończyć? Tak, proszę. Precyzowaliśmy miejsce, do którego to dotyczy. Była mowa, że to dotyczy to placu, naprzeciwko placu. Natomiast tutaj państwo nas to wprowadzić w błąd. Nie, mogę. No właśnie, panu wierzy, pan nie podnosi głosu. Ale to panu wierzy, nie podnosi głosu, po prostu tylko da mi wypowiedzieć do końca. Tego kultura wymaga. Proszę, ja pana też będę przerwał. Proszę panu. I pytałem się, o który teren chodzi. Celowo właśnie, z tego względu, że wiadomą rzeczą jest, że mieszkańcy starają się o to, żeby tam powstały właśnie i parkingi, i miejsca postojowe przy ulicy Jerzmanowskiego, który jest przewidziany. A tutaj pan w ten sposób, mówiąc, że chodzi tylko o teren precyzując to tylko w ten sposób, że wszystkie, które są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego po stronie Jerzmanowskiego będą objęte zmianą tego. Proszę złożyć poprawkę do uchwały. Jeżeli pan ma, to proszę złożyć poprawkę do uchwały. Nie, proszę, nie ma, może poprawkę do uchwały. Nie uzasadnienie, może być pragmatyczne. To proszę złożyć poprawkę do uchwały. Na piśmie proszę uważaj ją złożyć. No proszę, oczekuję. Tak. Dobrze, będziemy mogli tak poprawkę. Pani Ela, chciałaś... Czy mamy druczek jak nie do tego? Nie. Proszę bardzo, pani... Pani Elżbieta Matykiewicz chciała jakąś tam poprawkę złożyć. To znaczy, jeśli mogłabym prosić o dopisanie tej renowacji dworca wraz z uporządkowaniem terenu jako argument, że to jest stacja przesiadkowa, bo jest między Wieliczką a Tarnowem. No to jest takie marzenie przyszłości, ale może jak ta kolej aglomeracyjna, no to jakoś to ogarną. Dobrze, uporządkowanie dworca PKP, rejon stacji Mierzanów. Dziękuję. Dobrze, głosujemy nad tą poprawką pani. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały, poprawki do uchwały projektu Komisji Architektury złożonej przez panią radną Matykę. Czy są jeszcze jakieś poprawki? Pan, proszę bardzo. Ja chciałem zwrócić uwagę do punktu 7, który nie był omawiany na Komisji Architektury, aby tereny na wschód od S7 przeznaczyć na tereny przemysłowe składowe. Ja proponuję wykreślić ten punkt. Moim zdaniem jest to po prostu absurd. Między ulicą Błanki a drogą S7 jest ogromny twardo przestrzeni przeznaczonych po tereny przemysłowo składowe. Widzimy, co się w tej chwili tam dzieje. Jest zlegalizowanych ponad 20 firm odpadowych, składowiska, przetwórnie, a w tej chwili chcemy jeszcze kolejny teren na wschód S1 przeznaczyć na tereny przemysłowo składowe i to tylko i wyłącznie na podstawie jednego wniosku tutaj przedsiębiorcy pana Zbigniewa Nowaka Toyoty, który działa ewidentnie w swoim interesie. Droga S7 jest wybitną granicą, która jest w stanie oddzielić właśnie teren przemysłowy od tego kierunku rozciągający się na wschód. Poza tym są tam zbiorniki wodne, żwirowiska. Teren ten powinien się przeznaczyć pod teren rekreacyjny, a nie teren przemysłowy. Nie mam żadnej gwarancji, a wręcz mamy pewność, że będzie zmieniał obszar, gdzie będą rozporządzać odpady. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? To proszę. Proszę bardzo, pan. Ja dodam, że jednak w poprzednim studium cały ten teren był przewidziany jako tereny przemysłowe i składowiskowe. No tak, ale teraz powstała sytuacja, o której nie było wcześniej
wcześniejszym studium, jest to wybitna granica udzielania. No nie, to... Po co mamy rozciągać na kolejne obszary? Tam też była granica i też były te tereny, więc... Była granica, jest 7 no to jest granica terenu pod na dobrze, pan, teraz... Nie, moment, aha, głosujemy poprawkę. To jest... Momencik, jakby pan o wykreślenie tej poprawki. Kto jest za wykreśleniem tego terenu? Ja. Kto jest za wykreśleniem terenu na wschód od trasy punktu 7? Jako terenu przemysłu punktu 7. Kto jest za wykreśleniem punktu 7? Przemysłowo składowego. Tak, przemysłowo składowego. Kto jest za wykreśleniem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada wykreśliła ten teren tą punkt 7. Pan Wysław Gajów obiecałem, że będzie miał mieszkańców głos jest właśnie. Zaraz będziemy. Żeby nie dwie, a może przynajmniej 3 minuty. Dobrze, 3 minuty. Nawet ja mam państwo zaskoczenie, niektórzy dość często tutaj bywam, a nie jestem radny. Mam takie zobowiązanie w stosunku do 3000 mieszkańców, którzy pomogli nam i Radzie Dzielniców 5 lat temu uchwalić miejscowy plan zagospodarowania, gdzie absolutną większością głosów Rada Miasta zaakceptowała Park Aleksandry w granicach takich, że żadnego tam MW nie było w parku. Chyba nie. To nie mogło się zdezaktualizować i zdanie mieszkańców dalej jest taki, mam ten obowiązek, ponieważ organizowałem te całe wnioski, tych wniosków było masę, to pomogło uchwalić ten miejscowy plan. W tej chwili nie mówimy o miejscowym planie, ale proszę państwa, w związku ze studium skierowałem 12 lutego do pana przewodniczącego pismo. Mam nadzieję, że zapoznają się z tym państwo również wszyscy radni. I proszę tam o wyczulenie komisję pana inżyniera Dzioba i komisję zieleni pana Dawida Kwiatkowskiego, żeby nie przegapić żadnych terminów, które w Urzędzie Miasta czy gdzieś tam jeszcze będą i gdzie nie pojawi się delegacja i coś przeleci bez zdania Rady Dzielnicy. Bo tak było w tamtym państwie, gdzie było tak, prawda? Żeśmy nie byli powiadomi, nie wiedzieliśmy, a potem nam powiedzieli na komisji przygotowującej projekt uchwały Rady Miasta, a czemu nie byliście, nie zabraliście głosu za późno. Więc proszę państwa, sprawy te dwie się bardzo ściśle wiążą. Nie wiadomo, czy wcześniej zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania Parku Aleksandry, w którym już poprawka jedna, pan prezydent, nie wiem pod jakim wpływem, uznał poprawkę. I to jeszcze deweloper, którego nazwisko, tu nie wiem, czy to ten sam, pan było wypowiadane, uznał, że przy potoku Bieżanowskim, tam gdzie jest to MW, zbudowanie zwierciadlanego odbicie blokowisko, które jest po drugiej stronie Jerzmanowskiego. Państwo znają to blokowisko. To jest relikt systemu komunistycznego to blokowisko. I on chce zwierciadlane odbicie. Bloki o wysokości 35 metrów tam dopuszczalne są w tym MW. Do 35. Ale w tym pierwotnym projekcie, który przedstawiłem. Nie, ja mówię teraz o studium. O studium. Natomiast nie, ja mówię o opinii do projektu miejscowego. I teraz tak, jeśli najpierw zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania i tam będą uznane racje dewelopera, to będzie podstawa, żeby w późniejszym studium powiedzieć, no jak to miejscowy plan tak jest uchwalony. Jeśli wcześniej zostanie studium i tam zostanie to MW wprowadzone tak jak jest, nie uznają, załóżmy, naszych racji Rady Dzielnicy, które teraz prezentujemy, to potem w miejscowym planie też zarobią i nam wybudują. A przecież to jest najpiękniejsze miejsce nad potokiem płynącym i
tam normalnie rzecz biorąc bloki nie mogą stanąć. W ogóle to jest kanał przemieszania miasta. Zresztą tu argumentację tą bloki 10 zatkają kawał przemieszania. Kanał, który ma chronić od katastrofy ekologicznej Kraków. Dziwne, że w tym studium mało o tym kanale się mówi, a opinie wybitnych profesorów od spraw zieleni z Politechniki kiedyś były do poprzedniego studium, że musi być ten kanał absolutnie. I stąd ten ciąg parkowy od Rżonki aż do poza Bieżanowską. Łączą się parki. To wszystko jest uzasadnione. Gdy opracowywaliśmy ranking parków, to wszystko nam uznano. Właśnie taki park. Żadnego MW tam nigdy nie było. Więc prosiłbym wszystkich Państwa, przede wszystkim, żeby nie zaniedbać tej sprawy, a ja ze swojej strony jeszcze, jeśli będzie potrzeba, to w imieniu tych mieszkańców wspomogę, będę pisał zresztą i w imieniu ich aktualnie do prezydenta i do Rady Miasta pisma, w których wyrażę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Dobra, proszę bardzo. Szanowni Państwo, pozwolę sobie pana przednego rodzaju wypełnienia tutaj również dodać, że uchwała Rady Miasta, która sankcjonowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Aleksandry, została uchylona nie z powodów merytorycznych, nie z żadnych przesłanek merytorycznych, natomiast z powodów proceduralnych, formalnych. Po prostu został popełniony jeden błąd, który nie została wzięta pod uwagę nowelizacja ustawy związana właśnie z tym zagadnieniem. I z tego też tytułu Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił, a podtrzymał NSA właśnie w swoim orzecznictwie uchylenie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obowiązywał. Niemniej jednak chciałbym tutaj powiedzieć, że jest to bardzo ważne miejsce. Park Aleksandry, myślę, że tu mówimy od szeregu lat, tam przynajmniej ja jestem tutaj, mam zaszczyt być radnym dzielnicy. I myślę, że powinniśmy wspólnymi siłami doprowadzić do tego, że ten Park Aleksandry w końcu powstanie. Wiadomo, że jest ciężka sytuacja finansowa miasta i zresztą nie tylko, niemniej jednak w pewnej perspektywie kilku lub nawet kilkunastu lat jest szansa na to, że mieszkańcy całej dzielnicy, ale przede wszystkim Nowego Krokocimia i Nowego Wyzianowa będą się cieszyć z tego Parku Aleksandry, który zresztą, jak Państwo doskonale wiecie, realizowany jest poprzez etap pierwszy, czyli tutaj od Wojnickiej do ulicy Ćwikińskiej. Warto dodać właśnie o tej zieleni urządzonej, która również ma służyć jako korytarz taki powierzchni przewietrzania, jeśli mogę tak powiedzieć, Krakowa północ-południe, bo właśnie tak jak tutaj jest na mapie to zobrazowane bardzo dobrze, właśnie ten kierunek jakby jest właśnie realizowany, jeśli chodzi o przewietrzanie, jest to bardzo ważny argument, jeśli chodzi właśnie za Parkiem Aleksandry i za tym, żeby tam nie było żadnej zabudowy, no jakiejkolwiek. I nawet właśnie ten tutaj w projekcie studium ujęty kawałek pod nazwą Nabuczki, zabudowy o średniej i wysokiej intensywności, no myślę, że jest niepożądany i bardzo proszę Państwa o to, żeby Park Aleksandry etap drugi, czyli pomiędzy ulicą Świetlistą a Bieżanowską, pozostał właśnie w takim kształcie, jaki był pierwotnie, czyli jako zieleń urządzona, park służący dla mieszkańców dzielnicy, dla gości. I myślę, że właśnie to, o czym wspominał tutaj mój przedmówca, warte jest podkreślenia, że około 6 tysięcy mieszkańców podpisało się kilka lat temu właśnie pod petycją w sprawie utworzenia tego parku i myślę, że ja właśnie jako reprezentant tej części Krokocimia, no chciałbym apelować o to, żeby ten park właśnie pozostawić w tej wersji pierwotnej, o której tutaj wspominaliśmy wspólnie, bo tylko głosu na ten temat było. Także tyle z mojej strony. Bardzo pod uwagę proszę o to, żeby właśnie w takim kształcie pierwotnym, jak to miało być przewidziane, zostało to zapisane w tym projekcie studium, bo to jest projekt studium, ale myślę, że o to jest ta dyskusja, żeby właśnie te uwagi były wzięte później pod uwagę. Także to tyle z mojej strony. Serdecznie dziękuję. Proszę bardzo. Panie Zając, prawie ludzie, którzy zmieniają poglądy, zależy od punktu siedzenia, to są niewiarygodni. Nie wiem, dlaczego pan po prostu nagle się zrobił od iluś lat pierwszym budowniczym Parku Aleksandry. Przypomnę panu, za komuny, gdzie pan jeszcze, jak dość, jak był lepiej usytuowany, był w jakiejś organizacji, gdzie pan wzdłuż całej ulicy koło mnie był budowniczy garaży. Jak się zablokował te garaże, to po prostu nagle pan się zrobił teraz obrońcą pierwszym parku. Proszę pana, z jakiego powodu pan zmienił te poglądy?
Ale dobrze, wie pan. Nie, to jest ważne, bo teraz się kreuje pan zając na pierwszego obrońcę parku, a chciał zaraz pod moim oknem podstawić całe osiedle Nowy Prokocim odciąć od parku Aleksandra. Ale nie ma... Jak mu się nie udało, karierę robi na protest. Ale to nie ma związku, nie ma opcji. To jest tylko polskie. Ale nie ma opcji zadawania pytań panu Zającowi, ja nie udzielam głosu panu Zającowi. Uważam, że pan Zając miał prawo zreferować w imieniu mieszkańców. Ja nie znam poglądu pana Zająca przed 30 lat. To przez kogo naparł? Nie wiem, jak jako stary komuch po prostu miał miejsce w garażu. Ale bardzo proszę spokojnie. Ja znam pana Wiesława poglądy, dlatego pozwoliłem mu zreferować to w imieniu mieszkańców. Znam jego poglądy sprzed 6 lat. Kiedy w nocy na galerii, to oświadczam tu państwu, w nocy na galerii Rady Miasta rozwijał plakaty po obronie prawa. Nie wiem, co było 20 lat temu. To było o tym, jak odpowiadam panu, ale nie wracamy, pan wraca do rzeczy, które były. Myślę, że kończymy tą dyskusję. Pan Lelo ma głos. Nie, bo będziemy... Tak, proszę bardzo, pan Lelo Kadłuszczyk, prawda. Doprecyzowanie w drugim punkcie zmiany przeznaczenia terenu uprzejmienia pod zabudowę mieszkaniową dotyczy jednej lokalizacji w wysokości Jerzmańskiej 8, 10, 12 na terenu zielone dotyczącego parku Aleksandry. Reszta pozostaje bez zmian, czyli ulica Jerzmańskiego w dalszej części tutaj od początku. Dopuszcza pan możliwość wysokowania kolejnymi wnioskami o zabudowę. Rozumiem, z tego wniosku wynika. Mówimy. No tak, z tego wniosku wynika jasno. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Bardzo proszę tą poprawkę, żeby pan jednak złożył. Oczywiście. I podpisał ją. Oczywiście. Proszę bardzo, pan za, gdyby nie pan poprawkę. Nie, wystarczy po prostu, proszę bardzo. Ja, panie przewodniczący, mam pytanie. Kiedy w końcu te blachy w parku Aleksandry zostaną usunięte? To powiatowy inspektor. Idzie wiosna, no to może na piśmie jakieś pismo. Już jest kilka pism. Ale monitorujmy to. Już odpowiem panu. Pan, który pomimo wyroku sądowego nie robi sobie z tego nic, no nie ma niestety. Prawo w Polsce jest no, takie, jakie jest. Dobrze, jeśli idzie wiosna, prawda, tam powinny rosnąć kwiaty i ślepnie powinno być, a to jest blacha i to jest po prostu... Głosujemy. Proszę bardzo. Ja tylko chciałem, żeby dopisać coś odnośnie do podpunkt o utworzeniu parku, że tam było w obszarze pewnie Sarafy i Malinowskiej. Dobrze, będziemy najpierw po kolei poprawki. Po kolei poprawki pana Leo poprawkę głosujemy. Głos za, głos przeciw już był. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że Rada nie przyjęła poprawki pana Marka Lelo. I teraz po poprawkach pana Tomasza Kropiowskiego. W sprawie utworzenia parku, rzeczywiście to było, tak, to było w punkcie drugim, utworzenie parków rzecznych Doliny Serafy i Malin. Kto jest za przyjęciem takiej poprawki? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. Ale, przepraszam, jeśli mogę w tej sprawie. Proszę państwa, w projekcie studium są wymienione parki rzeczne. Ale o ochronę wnioskujemy tych parków. A to jest ochrona parku. Koniec, głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały Komisji